come guardare la geografia. Vedi che lo stival ti caccia via. Io Sinatra, Marte in compagnia. Sono lì per mostrarti la via. Porta nel cuore la speranza di ritornare un giorno a casa. Con la Mercedes accanto alla mamma. Ciao, 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 siciliano. Ciao, 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 giri il mondo e cerchi la fortuna. Ciao, 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 siciliano. Ovunque tu andrai, lo so, la troverai. Na urwisku prostopadłem, na uciętych skał marmurze, ponad modrych mu zwierciadłem, tormina błyszczy w górze. Jak jaskółczy gniazd gromada, przyczepiona do urwiska, tarasami w przepaść spada, białe domki w błękit tiska. Kimieto słowami nasz rodak Adam Asnek już w 1924 roku rozpoczyna swój wiersz o nazwie Z obcych stron, który poświęca właśnie Taorminie. Zostawiając samochód na jednym z nielicznych dostępnych parkingów, kierujemy się na plażę Isola Bella. Droga prowadzi kamiennymi schodkami biegnącymi wśród bujnej roślinności. Czasami robimy krótkie przystanki i odpoczywamy, zachwycając się widokami na zatokę i wyspę. Plaża Isola Bella znajduje się na bardzo wąskim przesmyku łączącym Taormirę z wyspą o tej samej nazwie co plaża, Isola Bella. Plaża jest żwirkowo-kamienista, jest pięknie ustołowana, ale z tego powodu też jest jeden minus, taki, że jest tutaj dużo ludzi. Na samej wyspie zaś znajdziemy rezerwat przyrody. Wejście kosztuje 4 euro od osoby. Dzieci poniżej 18 wieku mają wejście za darmo. Ostrożnie! Pokaż, nagramy to. Nie, nie ma kalej. Pokaż, czy masz wesołą buźkę? Wyspa, która ma tą samą nazwę co plaża, jest obecnie rezerwatem z uwagi na unikalne piękno oraz bogactwo podwodnej fauny i flory. W przeszłości należała ona do brytyjskiej arystokratki Florence Trevelyan, która zbudowała tu willę i nasadziła wiele egzotycznych roślin. Poza piękną roślinnością i zachwycającymi widokami znajdziemy tu także tajemnicze jaskinie i budynek, który w przeszłości podobno pełnił rolę klasztoru. Droga powrotna okazała się już nie być takim lekkim spacerkiem. W pokonaniu 1500 schodów trafiamy wreszcie do parku miejskiego. Mogliśmy tu odpocząć od tłumów i upałów, a liczne ławeczki bardzo temu sprzyjały. Co, zmęczenie spinaczką? Villa Comunale jest to publiczny ogród ufundowany podobnie jak park na wyspie przez angielską arystokratkę Florence Trevelyan. Pokochała ona Taorminę i z czasem osiedliła się tu. Spokojne miejsce, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Stala od ludzi. Stala od upału, bo jest wiele takich zacianych miejsc, ławeczek. Bardzo klimatyczne miejsce. Cały teren wypełnia różnorodna roślinność od śródziemnomorskiej po egzotyczną. Naszą uwagę skupiły nietypowe budowle z cegły, przypominające nieco azjatyckie pagody. Dziś można je podziwiać tylko z zewnątrz, jednak mimo to robią wrażenie swoją oryginalnością.
parku oprócz natury znajdziemy kilka punktów widokowych. Z tarasów rozciąga się piękny widok na Etnę i Zatokę. Uciekając od zatłoczonej Torminy, udaliśmy się do położonej zaledwie kilka kilometrów dalej malowniczej miejscowości o nazwie Castelmola. Charakterystycznym punktem miasteczka jest plac San Antonio, gdzie kostka brukowa układa się w piękny geometryczny deseń z białych i czarnych kamieni, a z tarasu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na całe wybrzeże i Torminy. Na obiad udaliśmy się do malowniczo położonej restauracji, skąd rozpościerały się cudowne zielone zbocza, tarasowo wpadające do turkusowych wód Morza Jońskiego. Same dania okazały się być smaczne, lecz porcje naszym zdaniem za małe, biorąc pod uwagę zostawione tu pieniądze. Nie, jak rybę. Same miasteczko, szczególnie jeśli porównamy go do Torminy, jest bardzo ciche i spokojne. Nie znajdziemy tu zbyt wielu zabytków, jednak w wąskich uliczkach możemy znaleźć sklepy z pamiątkami czy winem, kolorowe restauracje i kafejki. Znajdziemy tu także budynki z ciekawymi elementami architektury. Obłędny zapach fig, dźwięk koncertujących cykad, nieprzyzwoicie wręcz niebieska woda w otoczeniu wulkanicznych skał. To właśnie plaża Mastrovieri. Nawet opuszczone domy, które wydawałoby się będą szpecić ten krajobraz, dają temu miejscu dodatkowy urok. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży Massolivio możemy znaleźć równie piękne, ciekawe miejsca. Jedną z nich jest właśnie tutaj, taka dzika plaża, gdzie białe skały pięknie komponują się z lazerowym wybrzeżem. Miasteczko to, a ściśle jego centrum, w 2002 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dominuje tu architektura baroku z budowlami wzniesionymi z jasnego, miodowego i brunatno-żółtego kamienia. Uwagę przyciągają tu pokaźne place z wielkimi, bogato zdobionymi budowlami, do których prowadzą monumentalne schody. Najważniejsze i najpiękniejsze zabytki skupione są wzdłuż ulicy Corso Vittorio Emanuele. Jaki smak jest twój lód? Wyśniały. A twoje mamusiu? Kanola, drugi kostka. Ja aż dwa mówisz, takie smakują. Wiesz?